No właśnie, nawiązując do tematu świąt, może za wcześnie troszeczkę, ale za równy miesiąc Mikołaj. Powiedz, czy ty jakieś prezenty już szukasz, może już kupiłaś dla dzieci? Wiesz, ja w tym roku podjęłam wyzwanie, tak zwane challenge, i pierwszy raz w życiu to ja będę organizowała Wigilię, więc zarówno moja mama, jak i moja teściowa mogą odetchnąć, odpocząć, mimo tego, że to nie leży w ich naturze, ale tym razem ja będę wszystko organizowała i to wszystko będzie u nas. To też będą pierwsze święta naszego synka Leonarda, więc dużo, dużo się będzie działo, myślę. Troszkę jestem z jednej strony podekscytowana, a z drugiej strony przerażona, więc czy stanę na wysokości zadania i uda mi się zorganizować święta niczym Małgorzata Rozenek, tego jeszcze nie wiem. No ale czy te prezenty już są kupione dla tych dzieci? Nie, prezenty jeszcze nie, ale wiem, już pierwszy raz będzie pisany list do świętego Mikołaja. Myślę, że Leonard jeszcze nie kuma, co to są święta, więc może w przyszłym roku już bardziej poważnie podejdziemy do tematu. Natomiast Rania pierwszy raz świadomie będzie przeżywała święta. Myślę, że to jest fajne, dlatego że ja się absolutnie wkręcam w klimat świąteczny. Myślę, że coś na pewno pod choinką znajdzie się od Zozo.